Cześć kochani, dzisiaj zapraszam na dwie takie bardzo szybkie fryzurki. Dawno u mnie właśnie nie było fryzur i pierwsza to jest taka trochę ozdoba do rozpuszczonych włosów. Biorę tutaj z dwóch stron takie dosyć grube pasma włosów. Lubię zostawiać tutaj z przodu troszkę, żeby takie do ozdoby twarzy. I z tyłu związuję tymi takimi malutkimi gumeczkami, żeby jak najmniej było jej widać. Następnie biorę kolejne pasma, trochę niżej niż to pierwsze i mam nadzieję, że tu zobaczycie, o co mi chodzi, ale przekładamy to drugie pasmo ponad pierwsze i jak ono wyjdzie dołem, to końcówka musi iść ponad drugie pasmo. Mam nadzieję, że to ma w ogóle sens, ale myślę, że zobaczycie na filmiku, o co mi chodzi. I dokładnie to samo z drugiej strony. I teraz te trzy końcówki, które nam właśnie tu zostały, związujemy z kolejną taką gumeczką, co tworzy nam takie bardzo fajne serduszko. Myślę, że to jest bardzo fajna ozdoba, taka delikatna, ale fajnie to wygląda i wydaje się, że spędziliśmy dużo czasu, a wcale nie spędziliśmy dużo czasu. I druga fryzura to jest, będziemy tutaj zaplatać, o ile dobrze kojarzę, to się nazywa holenderski warkocz, czyli taki odwrotny niż francuski, ale jeżeli się pomyliłam, to potem piszę. Więc zaplatamy po prostu pod spód tego warkocza. Staram się zacząć bardzo wysoko i takie dosyć duże pasma dobierać. Jeżeli tu się odwracam w prawo, to po prostu zerkam sobie na lusterko. Strasznie ciężko, muszę wam powiedzieć, nagrywa się tyłem po prostu do kamery. Nie wiem, nie wiedziałam, czy w ogóle moją głowę tam widać. I jednak musiałam tu sobie zaglądać tutaj właśnie do lusterka. No i tak właśnie zaplatamy do samego końca, do samego dołu. I jak dojdziemy na koniec, to po prostu związujemy zwykłą gumką. I teraz będziemy trochę poluzowywać tego warkocza, żeby wydawał się większy i taki luźniejszy. Ja mam dosyć dużo, ale bardzo cienkich włosów, więc robię co mogę, żeby wyglądało, że mam ich więcej. I teraz biorę taką szczotkę z Avonu do tapirowania, ponieważ właśnie ten kucyk też nie mam dość długich włosów, więc troszkę chcę go natapirować, żeby było go trochę więcej, żeby mogła zrobić taki fajny koczek. I ja zwykle biorę, po prostu go obkręcam wokół gumki i koniec włosów po prostu przekładam przez gumkę i cokolwiek tam wystaje i wylatuje, to po prostu wpinam w suweczki. Więc za każdym razem on wygląda po prostu inaczej. Gdzie mi się coś tam nie podoba, to po prostu wpinam kolejną suwkę. I to już jest gotowa fryzurka. Mam nadzieję, że wam się podoba. Uwielbiam warkocze. I dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmikach. Dzięki, pa, pa!